Cześć, zapraszam Was na odcinek Myśląc Inaczej z gościem. Naprawdę nie mogłam doczekać się tej rozmowy, ale ja już tak mam. Jestem po prostu bardzo ciekawa ludzi, których do siebie zapraszam. Mam nadzieję, że dla Was to też będzie nie lada gratka. Przed Wami Patryk Chilewicz. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich i witam z moim psajdakiem. Dzień dobry. Patryku, nie będę... Patryku, Patryk. Mogę Patryk, bo ja... Możesz Patryk. Dobrze, cieszę się. Nie będę Cię prosiła o to, żebyś się przedstawił, chociaż zazwyczaj proszę o to swoich gości, tylko zadam pytanie inaczej. Dobrze. Co na Wikipedii powinno się znaleźć pod hasłem Patryk Chilewicz? Bardzo ciężkie pytanie, ponieważ są to bardzo tam takie wyzbyte z emocji, proste określenia, a wydaje mi się, że mimo wszystko ja wzbudzam gdzieś emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. I często się mnie określa za pomocą raczej przymiotników niż rzeczowników. Czyli wzbudzający emocje influencer, który karierę rozpoczął gdzie? Od dziennikarstwa brukowego, powiedzmy sobie wprost. Ale pracowałeś konkretnie w jakich miejscach? Pracowałem w Fakcie, w Pudelku, w Plejadzie, z takich głównych, powiedzmy. Wow, ale teraz jesteś... powiedziałam wow, bo za chwilę dowiesz się dlaczego. Boję się. Nie, ja się bardziej boję. Ale teraz jesteś youtuberem, influencerem. No chyba tak, to się nazywa. No. Ja lubię bardzo, Hanna Bakuła na swojej wizytówce ma napisane po prostu cztery słowa. Mhm. Hanna Bakuła, osoba kontrowersyjna. Bardzo mi się to podoba. Czyli Wikipedia, Patryk Chilewicz, osoba kontrowersyjna, wzbudzająca skrajne emocje. Kariera tak. Rozpoczynała w Fakcie. Trochę tak. I mamy załatwione. A kto to jest? To jest mój psajdak. Mój psajdak. Jeśli ktoś śledzi moje prywatne kanały, to wie, że była straszna awantura i mój związek stanął na głowie, ponieważ mój partner ukradł mi psajdaka, który był na plaży w Barcelonie. Ja złapałem psajdaka po wielu latach w Pokemonie, w Pokemon Go. I to jest psajdak, którego sobie kupiłem właśnie jako nagrodę za złapanie psajdaka w grze. I ten psajdak ma na imię Żebro. Dlaczego? No bo tak ma na imię. A, po prostu. Po prostu, tak wyszło, to jest tak, wiesz, tak wyszło. Teraz wróćmy jeszcze do twojej kariery. Od czego to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś się interesować show biznesem, gwiazdami, celebrytami? Gdzieś tam zawsze mocno byłem osadzony w popkulturze i bardzo mnie to interesowało. I nie tylko takie tematy, typu nagłówki, newsy, tylko też bardzo mnie interesowało, jak to wszystko działa, jak to jest od kulis. Dlatego na początku pisałem bardziej właśnie o popkulturze, na samym początku działalności na temat, ale później gdzieś tam szybko to ewoluowało i skupiło się już tak stricte na show biznesie, gwiazdach. Trochę tak mnie los rzucił. A trochę uważam, że nie był to przypadek w jakimś sensie i gdzieś tam przyciągnąłem to do siebie. Spodobało mi się to i tak poszło. No. Zbierałem szlify, pierwsze takie najważniejsze to w Fakcie właśnie. Cokolwiek się myśli o tej gazecie, jest to duża firma, duży dziennik, który ukazuje się, jak nazwa wskazuje, codziennie, więc jest to bardzo sprofesjonalizowane tam, więc nauczyłem się wielu takich rzeczy stricte dziennikarskich, jak to działa, jak to się nazywa, wszedłem w ten tryb pracy i to mi dało tak naprawdę bardzo duży zasób wiedzy, który później wykorzystywałem też w następnych pracach, no a teraz już jako w ogóle. A w pracy w Pudelku było tak, no bo nie ukrywam, że ja czytywałam Pudelka jakiś czas temu dość regularnie. Mm-hmm. Na studiach na przykład z kumplami, zwłaszcza z jednym kolegą, siadaliśmy na wersalce, otwieraliśmy chipsy, jedliśmy je i czytaliśmy właśnie Pudelka i śmialiśmy się w głos z tego, co tam jest napisane, bo wydawało nam się, że to są newsy wyssane z palca. Mm-hmm. I ty byłeś po tej drugiej stronie. Dlatego powiedziałam wow, bo po raz pierwszy w ogóle widzę osobę, tak, która tam pracowała i która najprawdopodobniej tworzyła te wpisy. Więc czy to rzeczywiście tak wygląda?
Wydaje mi się, przynajmniej ja mówię o ten, za ten okres odpowiadam, kiedy ja pracowałem, żeby była tak, jasność. Bo ja mówię o 10 latach wstecz. To nie, to nie. Ja pracowałem w Pudelku 2 lata temu chyba. Nie, jestem bardzo słaby w datach, także nie powiem ci dokładnie, ale chyba 2 lata temu. Przez rok byłem tam wydawcą, czyli trochę nadzorowałem to, jak wygląda serwis na moich dyżurach, a trochę też pisałem, bo tym też się zajmowałem. I to nie jest tak, że te newsy są w 100% wyssane z palca. Są to newsy, które opisują prawdę, bo były tam naprawdę merytoryczne artykuły, które się nie ukazywały nigdzie wcześniej, opisujące jakieś zjawisko. Być może niezbyt ważne w takim istocie świata, ale były tam takie teksty merytoryczne, a były tam często teksty stricte rozrywkowe i nie wiem, fotografowanie psa Kingi Rusin, co jest po prostu rozrywką, a Pudelek jest serwisem rozrywkowym, więc też wydaje mi się, że oczekiwanie od niego specjalistycznych esejów i reportaży trochę mija się z celem, bo nie takie jest jego założenie. Więc na pewno na moich dyżurach nie powstawały wyssane z palca w 100% materiały. Często były koloryzowane, ale to jest tabloid internetowy, no na tym to polega. Z tego ludzie czerpią rozrywkę. Ale ty też byłeś właśnie takim studentem, który w trakcie okienka przeglądał? Tak, oczywiście, ja się wychowałem na Pudelku. Dla mojego pokolenia ten serwis był gdzieś tam ważny, bo nie było żadnych innych alternatyw tego typu. Był ostry, był dosadny, często przeginał, ale był też zabawny. Zdarzały się w nim bardzo sprawne pióra, które gdzieś tam krótko potrafiły dosadnie opisać rzeczywistość celebrycką. Wydaje mi się, że gdzieś tam teraz Pudelek poszedł w inną stronę i ja tam nie znajduję teraz za bardzo takich treści, które by mnie interesowały, śmieszyły, bawiły albo interesowały. Powiedziałem 2 razy interesowały. Nie wiem dlaczego. To nic. To nic. Wiesz, ile ja na tym kanale miałam wpadek językowych? No właśnie, wiesz, ale... Po prostu się potem mówi, przepraszam, pomyliłam się. Ale wiesz, rozmawiając z tobą, to ja tym bardziej zwracam uwagę na język i wiesz, słowo mówione. To się stresuje. Niepotrzebnie. Czy ja jestem profesorem? Nie wiem. Może jesteś. Nie jestem. Nie stresuj się. Naprawdę jestem ostatnią osobą, przy której trzeba się stresować. Dobrze. Seriously, tak powiem po angielsku, żeby było chill. Okay. W ogóle po angielsku twoje nazwisko to Chilewicz. Tak, niektórzy czytają je Chilewicz. Super, zazdroszczę takiego nazwiska. Nie Patryk, napisałeś książkę. Jej tytuł to Fame, poradnik początkującego celebryty. Ja akurat czytałam w PDF-ie, bo dostałam w takiej formie. Wchłonęłam ją po prostu w pół dnia. Szybko się czyta, moja prawda? Moja siostra jest świadkiem. Zrzuciłeś kilka bomb. Tak, myślisz? Tak myślę. Okay. Nie masz takiego poczucia? Wiesz co, dla mnie to nie są bomby, bo trochę, ja trochę w tym siedzę i to jest trochę, myślę, że saper inaczej pojmuje, wiesz, rozumienie miny niż my, tak, jako nie saperzy. Dlatego wybrałem ten temat, temat celebryctwa, ponieważ uznałem, że jest taka presja i ja też ją czułem od innych, że pierwsza książka musi być epokowym, przełomowym dziełem. Tak? I była pewna grupa osób, która może nie była krytycznie nastawiona w stosunku do fejmu, ale była w jakiś sposób zdziwiona, może tak. Nie było to aż tak negatywne, ale było to zdziwienie pewne, że taki temat. Ale to jest bardzo ważny temat, bo ja mam nadzieję, że ta książka otworzy ludziom oczy na 2 aspekty. Po pierwsze na to, że naprawdę ludzie muszą się czasami upokorzyć, żeby coś osiągnąć w show biznesie. Więc to jest niekiedy ciężka praca i taka skłaniająca do płaczu. I druga kwestia, chodzi o to, że ludzie myślą, że celebryci zarabiają gigantyczne pieniądze, nie robiąc absolutnie nic, a to chyba nie tak wygląda. No, tak mi się wydaje i tak z moich doświadczeń i z obserwacji wynika, że no, nie do końca to tak wygląda i dużo z tych rzeczy jest, mówię tutaj o jakichś dobrach materialnych, powiedzmy, czy nawet nie, wycieczkach, jest na kredyt, albo jest po prostu ofiarowanych i później trzeba się z tego rozliczyć.
To nie jest tak, że... Czyli gwiazdy zaciągają kredyt po to, żeby pojechać na zagraniczne wakacje? Nie, to bardziej myślę, że w formie dealów z konkretnymi krajami, tak jak dużo gwiazd do Dubaju jeździ i nie wszystkie tam się muszą prostytuować, tylko Dubaj mocno stawia na turystykę taką influencerską i zaprasza różne znane osoby, chociażby z sieci, żeby tam sobie robiły wycieczki, opłaca im to wszystko, żeby jakby przyciągnąć innych turystów. A dużo rzeczy, które widzimy na Instagramach gwiazd, czy na ich wideo youtuberów, jest prezentami, na które czasami nie stać, albo jest po prostu wypożyczonych, takie jak ciuchy, od jakichś projektantów, to nie jest tak, że gwiazda idzie do butiku i wykupuje połowę, bo my sobie tak wyobrażamy, to taką Marilyn Monroe, która wchodzi po prostu do Tiffany'ego i mówi, poproszę te pół sklepu kupię jutro. To tak nie wygląda, to jest gdzieś tam kreacja i wyobrażenie, które celebryci zresztą starają się nas utwierdzić w tym przekonaniu, ponieważ wydaje mi się, że trochę na tym polega cały show biznes, że pokazujemy coś niedostępnego dla przeciętnego Kowalskiego, pewną bajkę, w której chcemy, na którą chcemy patrzeć jako użytkownicy, widzowie, albo w której nie chcemy i uważamy, że to jest piekło i ściema. Obie wersje są według mnie poprawne. Mnie zszokowało, dużo rzeczy mnie zszokowało w tej książce, ale to, w co absolutnie nie mogłam uwierzyć, to to, że gwiazdy też wymyślają news na swój temat, typu ciąża, której nie było, poronienie, którego nie było. Patryk. Tak jest. Tak jest. I to nie są wymyślone i gdzieś tam zniekształcone przeze mnie sprawy. Tak się wydarzyło też w Polsce. A to się wzięło z zagranicy? Taka moda zagraniczna? Nie wiem, czy to jest moda, to jest po prostu gdzieś tam... Strategia taka. Strategia taka niska, no umówmy się, niska, pozbawiona chyba wszystkiego, jakiegoś honoru, moralności. Dumy, moralności, tak. Ale ty o takich rzeczach właśnie piszesz, przecież tam jest mnóstwo takich niskich zachowań, kłamstwo, szantaż. Tak. No to się zdarza, to jest codziennością, moja droga. To jest ten świat, który jest tak naprawdę bardzo upudrowany, słodki i wspaniały, ale gdy się zmyje ten makijaż, to jest naprawdę, bywa ciężko. I naprawdę dziennikarze show biznesowi nazywają gwiazdy pomiotami? Jeśli gwiazda jest słaba, w sensie jest jakąś czwartoligową aktorką, to jest pomiotem, no. Paparazzi mówią na gwiazdy ryje, że no, o, ten ryj. Tak, to tak trochę humorystycznie chyba, nie? No, nie wiem, no. Ryj ale... to ryj. No właśnie, ja też mam ryj, ale pomiot to już jest grubo dla mnie. Tak? Tak. Ale żeby nie było, że ty tam tylko jedziesz właśnie na grubo, na ostro, to też skłaniasz do myślenia, skłaniasz do zastanowienia się osoby, które chcą wejść w ten świat, żeby sobie przemyślały, co jest okej, co nie jest okej. Taniec, gotowanie okej, jazda na lodzie nie okej. To są ważne wskazówki. Tak, tak. Ja to, żeby była jasność, podaję w takim mocno ironicznym sosie. Więc branie tej książki tak w 100% na poważnie, co zresztą piszę w epilogu, jest według mnie błędnym założeniem. Oczywiście można tak robić. Poczekaj, poczekaj, bo... Dobra. Ja znalazłam radę dla siebie, może nie tyle radę, bo sama z siebie doszłam do wniosku, że nie tędy droga, ale ta książka utwierdziła mnie w przekonaniu, że ta decyzja była dobra. Chodziło o to, że kiedyś na przykład dostałam zaproszenie do programu Jaka to Melodia, dlatego że są programy, które robią odcinki dla gwiazd i gwiazdy tam idą. A ja dostałam to zaproszenie, było mi bardzo miło, ale odpisałam, nie mogę wziąć udziału w tym programie, bo zazwyczaj nie wiem, jaka to melodia. Okej, okay, tak. Ale pomyślałam, kurczę, może to był błąd, no bo jednak ludzie idą, i dobrze się bawią, pokazują się i ma to jakieś potem benefity im to przynosi, że tak powiem, ponowczesnemu. Tak, tak. No a ty mówisz, że jednak nie. No, wszystko zależy, w jaki target tak naprawdę się celujesz, tak? Nie wiem, czy twój udział w Jaka to Melodia przyniósłby ci publiczność i zainteresowanie ludzi, którzy by chcieli z tobą zostać i których by interesowały treści, które tworzysz, tak? Może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest trochę inna publika. To nie znaczy, że gorsza, po prostu jest inna
I wydaje mi się, że osoby właśnie takie jak Rafał Brzozowski są idealne do tej publiki, bo gdzieś to jest dla takich pań w średnim wieku przystojny mężczyzna, który sobie śpiewa, sobie usiądzie z gitarą i to jest dla nich miły widok, który one oczekują i gdzieś tam sprawia im przyjemność. Takiego zięcia albo syna tak, chciałby mieć. Tak, tak mi się wydaje. I to nie oznacza teraz, że ja uważam je za gorsze osoby i tak dalej. Po prostu różne grupy mają różne zainteresowania i różne osoby sprawiają im radość i przynoszą rozrywkę. Nie ma w tym nic gorszego. Więc wydaje mi się, że trzeba mądrze dobierać to, gdzie się chce bywać, z kim się chce rozmawiać, ponieważ łatwo wpaść w taki łatwo wpaść w taką pułapkę, żeby bywać wszędzie i robić wszystko. I według mnie to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ no, nie przynosi to prawdziwych profitów, może chwilowe gdzieś tam zainteresowanie, ale wydaje mi się, że w show biznesie tak szybko wszystko się zmienia, że trzeba myśleć długoterminowo, a nie co się będzie jutro, tylko bardziej co będzie za 5 lat. Też internet tutaj pomaga, bo kiedyś poszłam do programu śniadaniowego. Temat dotyczył mediów społecznościowych, więc trochę bliskie, no ale nie język. I też dostałam takie komentarze, po co ty tam poszła? Zaraz pójdziesz opowiadać o butach i stanikach. No więc dostałam informację, okej, może jednak nie. I to też jest taka pułapka, w którą łatwo wpaść. To też jest taka pułapka, ale musisz pamiętać o tym, że nigdy nie dogodzisz ludziom. Jeśli zrobisz coś, co jest idealnie skonstruowane pod ludzi, którzy cię, powiedzmy, oglądają na YouTubie, to zawsze znajdą się trzy osoby, które powiedzą, że a po co? Przecież to jest beznadziejne. Jeśli zrobisz coś innego, to znajdą się trzy inne osoby. Zawsze znajdą się osoby, które postanowią cię skrytykować, ponieważ mają gorszy dzień, ponieważ są zazdrosne, nieszczęśliwe. Poziom frustracji w Polsce jest tak wielki, że I ludzie tak sobie nie potrafią z tym radzić, ponieważ nie są nauczeni tego, jak sobie z tym radzić, że no niestety wylewają to w sieci. Gwiazdy niestety do tego jeszcze przykładają kolejną cegiełkę, nazywając wszystko hejtem, czyli tak naprawdę sprawiając, że to słowo traci na jakimkolwiek znaczeniu. I hejtem nie jest teraz już mowa nienawiści, tylko jest jakakolwiek krytyka, zwrócenie uwagi. To jest wielki problem i niestety gwiazdy i właśnie to jest to myślenie, o którym mówiłem przed chwilą, nie o jutrze, tylko o tym, co będzie za 5 lat, bo one w doraźnej jakiejś awanturce wszelką krytykę nazywają hejtem, ale nie myślą o tym, że w ten sposób Nie pomogę ci, zmień słowo. Dobrze. W ten sposób słowo hejt traci na wartości. Tak. I nie pomyślą o tym, że za 5 lat to już, czyli teraz jest to totalnie wyświechtane i nie ma to żadnego znaczenia. Tylko myślą o tym wtedy, czyli jak wykorzystać cynicznie słowo hejt, mówiąc, zobaczcie, oni mnie hejtują. Tylko po to, żeby w tym momencie coś zyskać. Ja sama nie wiem, czym jest hejt. Już nie wiem, czym jest to słowo, ale czasami coś nie musi być hejtem, żeby zabolało. To prawda. Naprawdę, to nie musi być hejt. To może być jakaś niepotrzebna uwaga albo czyjeś zdanie, którym nie musiał się ten człowiek dzielić. I to też warto czasem zachować dla siebie. Internet w ogóle jest momentami problematyczny, bo jest taki bardzo radykalny i zasadniczy. I mam wrażenie, że ludzie w internecie zapominają, że gwiazdy, influencerzy, znani ludzie, to ludzie. I oni też się mylą. Ostatnio była taka afera z hashtagiem. Pewna aktorka pomyliła hashtagi. Ja od razu wiedziałam, że to jest pomyłka niecelowa. Po prostu Instagram jej podsunął hashtag, ona w niego kliknęła, opublikowała. Pewnie robiła to szybko. No na logikę to była głupia pomyłka. A w komentarzach już wiem. Fala żygowin. Tak. Po co? Wiem, no niestety ludzie, no to jest chyba ten właśnie poziom frustracji, gdzieś tam niezadowolenia społeczeństwa, które po prostu nie radzi sobie z tym i gdzieś zapomina
o tym, że właśnie tak jak mówiłaś, to są po prostu ludzie dookoła tej sprawy. My się nie zajmowaliśmy, bo miałem takie same odczucia jak ty, czyli że po prostu to było jakiś głupi przypadek, który się wydarzył, a nie jakieś celowe działanie, bo też nie wyobrażam sobie, jaki miałby być cel tego. Ale dookoła tej całej sprawy, bo ona dotyczyła protestów w Stanach Zjednoczonych dotyczących przemocy wobec czarnoskórych. I tam był taki wtorek, stawiało się czarne kwadrat i to był dzień, w którym się miało nie wstawiać innych postów. Pamiętam to. Pamiętam ten wtorek, ponieważ obudziliśmy się z Adamem, sprawdziłem, że jest taka inicjatywa i pomyślałem, że jest to fajna inicjatywa, też gdzieś tam choćby w symboliczny sposób pokazująca swoją solidarność z postulatami i też wzięliśmy w tym udział. Z tym, że mieliśmy zaplanowany już post na Instagramie z fragmentem naszego wideo, który zapomniałem przestawić i który się ukazał po tym czarnym kwadraciku ze 2 godziny. W ciągu kilku minut była tam cały zalew po prostu komentarzy, że jak śmiemy i prawie biliśmy już czarnoskóre osoby. Skasowałem ten post i jakby wyjaśniłem pod czarnym kwadratem, i cały czas są to wyjaśnienia, że przepraszamy, po prostu był nastawiony post, zapomnieliśmy przestawić, akcja była dosyć spontaniczna, to nie było tak, że tydzień było już wiadomo wcześniej, że ona będzie i tyle. Ale taka ludzka agresja, to jest tak naprawdę agresja, no to jest niesamowite. My też przestaliśmy czytać komentarze jakiś czas temu na YouTubie, w ogóle pod naszymi wideo. A skomentowałam wasz ostatni film o chipsach. A widzisz, no to nie przeczytamy. Napisałam, Boże, jaki to jest wspaniały film. Wiesz co, przepraszam, ale nie przeczytamy. Ja nie wiedziałam, żeby ktoś z taką delikatnością jadł chipsy. Tak, to głównie Adam tutaj jest specjalistą. Nie, i właśnie na ciebie zwróciłam uwagę. Tak? Tak, ty tak. Jeszcze trochę. I oglądasz, i wąchasz, i patrzysz pod słońce. No, rozwalił mnie ten film. Akurat czytam Sienkiewicza i to była przerwa. Wiesz, jaka to była fajna przerwa? To, według mnie, jak się czyta Sienkiewicza, wszystko jest fajniejszą przerwą. Nie, o, lubię nie, go. Ja ci udowodnię, ale to już potem. Dobra. Komentarze. Nie czytamy. Czytamy tylko komentarze osób wspierających nas na YouTubie, ponieważ robiliśmy to przez teraz dłuższy... Teraz się wydało, że nie wspieram. Ale po tej rozmowie zacznę. Zachęcam, bo jest dużo dodatkowych wideo. Czytaliśmy przez dłuższy czas komentarze. Postaraliśmy się, żeby była tam zachowana kultura. Często są tam osoby przypadkowe. A nam też ważne jest dla nas takie poczucie bezpieczeństwa nie tylko nas, ale też naszych widzów i widzek. Więc staraliśmy się tam zachować kulturę, ale zauważyliśmy, jak fatalnie to wpływa na nas, na nasze samopoczucie prywatne, na naszą relację też, ponieważ jesteśmy po prostu, nawet jeśli o tym nie rozmawiamy, to przeczytamy coś i jesteśmy wkurzeni. Nawet jeśli to nie jest prawda, ponieważ ja wychodzę z założenia, że nawet jeśli ten jad, który przeczytasz, nie jest prawdą i ktoś po prostu się myli, po prostu nie ma danych, myli się, to ten jad trochę w tobie zostaje i to gdzieś tam się sączy w tobie. No ja wyrzucam to na terapii swojej, bo ja to zbieram i potem na terapii fu. Ale czytasz te rzeczy wszystkie? Ja czytam wszystko i wasze też. I u was nie widziałam ostatnio przynajmniej. Tak? Nawet nie ostatnio, no od kilku miesięcy was oglądam i nie widziałam tam żadnego hejtu. O, to miłe. Ale też nie przeczytałam ich wszystkich, bo wy tam macie po 1000 czasami. No. No ale to, co widziałam, to wszystko było jak najbardziej w pozytywnym tonie. No to miłe. Jesteście super i robicie super robotę. Może coś się zmieniło, może ci ludzie po prostu jak nie widzą reakcji, też mniejszą potrzebę czują wyrzucenia tego. Zwłaszcza, że mówiliśmy już kilkukrotnie, że nie czytamy tych komentarzy, więc może to ich zniechęca. W końcu te komentarze są po to, żeby komuś sprawić przykrość. Taki jest ich cel. Tak. No, jak nie osiąga człowiek celu, no to no daje sobie spokój. Ale ty nie korzystasz z terapii? Korzystam. No i też to wywalasz na no, terapii. No wywalam, no, ale no ale to nie musiałbym... czujesz takiej fizycznej nawet ulgi, bo... Czuję, ale to musiałbym, wiesz, mieć codziennie tę terapię. Okej. Okay. No. Ja zbieram z tygodnia i fu. A potem
mój terapeuta do swojego terapeuty. A, tak, wiadomo. A później ten terapeuta, ten już był taki i serial. Każdy mój syf nosi tak, i potem to wywala. Tak, to jest inne. No tak, to działa. Tak to działa. Bo wy też czasami potraficie się zagalopować i też ostatnio z czegoś się wycofywaliście. Przepraszaliście za coś. Nie mówię o tym kwadracie, tylko jeszcze coś tam było. Też czasami po prostu coś źle zinterpretujecie, prawda? Tak, tak, zdarza nam się. Jesteśmy ludźmi i zdarza nam się. Przepraszamy wtedy, usuwamy treść, którą gdzieś tam napisaliśmy w emocjach albo jej nie zrozumieliśmy. Więc to się zdarza według mnie. Ja nie ukrywam, że ja się was bałam. Jak się dowiedziałam, że jest coś tak jak w ogóle Polan, myślę sobie, oho, nie zaglądam, bo jak kiedyś zajrzę i tam będzie o mnie, a przecież ja potrafię też jakiś cyrk odwalić. Akurat głównie w życiu prywatnym, nie w zawodowym, ale w zawodowym też wszystko jeszcze przede mną. A może oczywiście coś już zrobiłam, tylko nie wiedziałam. W każdym razie bałam się, przestraszyłam się, bo wy jesteście też tacy, fu, od razu, prosto w ryj. Tę waszą moralność, te wszystkie zasady, jak ktoś to przekroczy, dostaje po głowie. No, bałam się. I wiem, że są inni youtuberzy, którzy też się was boją, czytają, ale boją się, że któregoś dnia otworzą, a tam będzie post o nich. No, respekt jest według mnie bardzo przyjemny, przyjemnym uczuciem, ale to nie jest tak, że my tylko skupiamy się po prostu na krytykowaniu innych, bo często wręcz bronimy gwiazd. Czy to teraz ostatni przykład z jednej z ostatnich prasówek, ma fashion, która rzekomo jest w ciąży i to był główny temat naszego materiału, gdzie mówiliśmy o takim niezdrowym zainteresowaniu mediów brzuchami kobiet i tym takim podejściem pod tytułem kobieta w wieku rozrodczym jest w nowym związku, więc wiadomo, że po 2 tygodniach jest już w ciąży, wiesz, jest jakieś po prostu niesamowite. Czy chociażby Red Lipstick Monster, która niedawno nagrała takie emocjonalne wideo na temat swoich zaburzeń odżywiania, które też omawialiśmy w naszej prasówce w bardzo pozytywnym aspekcie, chwaląc ją wręcz. Także to nie jest też tak, że wiesz, że my tylko tutaj czekamy i patrzymy, a ta teraz, dobra, to to dodajemy, to dzisiaj zniszczymy, jutro to i tak dalej. To nie jest tak. My bardzo chętnie byśmy tylko chwalili osoby, ale jeśli czołowi polscy youtuberzy rażą się prądem i skaczą z dachów do basenów, no to come on, ktoś musi o tym powiedzieć, a nie po prostu cały czas wszyscy będą ich głaskać po główce, bo są tacy wielcy i popularni. A kto według ciebie w polskim showbiznesie radzi sobie najlepiej z artystów albo influencerów? Z osób publicznych, może tak? Z osób publicznych. Wydaje mi się, że bardzo dobre takie mechanizmy samoobrony, ale też takiej autoironii osiągnęła Małgorzata Rozenek-Majdan. Mm. Tak, i wydaje mi się, że u niej to był duży proces, bo ona na początku, jak była perfekcyjną panią domu, to tam były mega spiny z dziennikarzami, ale mega. Po prostu ona była wkurzona, że oni piszą w ten, a nie inny sposób, że takie, a nie inne zdjęcia. Tam były, wiesz, całe akcje. Ale wydaje mi się, że to jest inteligentna babka. Czy jej lubimy, czy nie, to jest naprawdę inteligentna babka, która gdzieś tam wydaje mi się, że nie wiem, co było jakby, w jaki sposób do tego doszła. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam w sobie musiała przepracować pewne tematy. Łącznie z tym, że teraz podejmuje sprzeciw w momentach, gdy naprawdę jest krytykowana w taki najniższy sposób, czy jej rodzina jest atakowana, ale totalnie potrafi się śmiać ze swojego wyglądu, czy ze swojego jakiegoś zamieszania z wiekiem, które rzekomo, wiesz, było nieprawdziwe, coś tam, czy ze swoich jakichś zdjęć dziwnych, którzy jej robili paparazzi, że wiesz, stoi jakaś, wiesz, z drugim podbródem. Ja też mam, wiecie, to jest normalna sprawa. Potrafi się z tego śmiać i bardzo mi się to podoba. Przeszła długą drogę, ale podoba mi się ta droga. A kojarzysz jakiś kryzys, skandal, z którego jakaś gwiazda wyszła obronną ręką? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to był dosyć poważny kryzys wizerunkowy Ewy Farnej, która po swojej 18, już będąc pełnoletnia, rozbiła auto, może brzmi to mocno, ale miała kolizję i była pod wpływem alkoholu. I dzisiaj nikt jej tego nie wypomina, prawda? Tak,
Dlaczego właśnie? Jak ona to zrobiła? No właśnie, ponieważ się przyznała, przeprosiła, powiedziała wszystko wprost, od razu, nie kręciła, nie starała się jakoś ominąć, że a nie, to nie ja, albo że wiesz, a to miało być bez alkoholu, a była z alkoholem. Ludzie uwielbiają kręcić i wydaje mi się, że gdzieś tam jest to naturalne, bo nie jest fajnie się przyznawać do własnych jakichś błędów i porażek, bo to według mnie naturalnie nie jest to miłe dla człowieka. Ona była też wtedy bardzo młoda, więc to było takie zaskakujące, bo to było takie bardzo dojrzałe i takie transparentne z jej strony. Więc na pewno w tym jakiś udział miała jakaś, czy ta agencja PR-owa, czy to jej po prostu menadżer, ale było to bardzo dobrze rozegrane i wydaje mi się, że ona bardzo świadomie prowadzi swoją karierę i w bardzo fajny, taki szczery sposób. I ja bardzo ją cenię. Chociaż nie jestem jakimś super mega fanem jej muzyki, to wydaje mi się, że to jest sympatyczna, gdzieś tam poukładana babka. A wy często używacie słowa inba, kiedy mówicie o jakiejś aferze. Tak. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale wy macie realny wpływ na język polski. No bo rozpowszechniacie to słowo. No tak, pewnie. I jeszcze tak. Mówicie tak śmiesznie, girl. Girl. To Adam jest głównie tutaj. Tak, ja muszę go zapętlić, żeby dokładnie usłyszeć, jak on to wymawia. Bo próbuję naśladować, moja siostra świadkiem, ale jeszcze coś tam inaczej brzmi. A powiedz jeszcze, czy ja dobrze zrozumiałam z tej książki, ale ona jest napisana z przymrużeniem oka, więc nie wiem, czy to prawda. Zapytaj. Jeżeli ktoś ma kryzys, może do was przyjść, wy wystawiacie fakturę, omawiacie strategię i pomagacie wyjść z kryzysu? Tak, możemy to zrobić. Czyli jak ja coś odwalę, jakąś manianę, to po prostu idę i mówię, Chilewicz, zróbmy jakiś tutaj chill. Weź tak jak u Ewy, żeby było. No. Możemy, no. Chodzi o to, trochę było to pół żartem, pół serio, ale no taka jest prawda, że my opisując i analizując te wszystkie inby, znamy ich mechanizmy. I znamy też mechanizmy obrony, mechanizmy czasami kontrataku, jeśli można i ma się, jak ja to piszę w książce, amunicję, żeby z czego atakować. Więc tak, myślę, że wiesz, jeśli będzie jakiś problem, tylko żeby była jasność, że wejście w współpracę nie oznacza, że teraz, że kupuje się nie. przychylność w ogóle pana. Absolutnie, wiesz. Kupuję usługę konkretną. Tak. Ale macie już takie usługi na koncie? Nie, jeszcze nie mamy. Okej, no to super. Cieszę się, że mogłem u siebie zajawić. Tak? I może teraz posypią się maile. Bardzo chętnie, ponieważ wiesz, jesteśmy w czasach, jakich jesteśmy i główny na przykład nasz źródło zarobku odpadło w tym momencie, czyli imprezy muzyczne. No tak. Więc oczywiście z pokorą gdzieś tam przyjmujemy obostrzenia i domyślamy się, że nie wynikają one z niczego. No ale mimo wszystko jest ciężko. Nie płaczemy nad sobą i gdzieś tam staramy się znajdować nowe drogi rozwoju i miejsca, które mogą nam przynieść pieniądze. No ale jest jak jest. Teraz masz też szansę wykazać się, jeśli chodzi o twoją wiedzę, umiejętności, bo wytłumacz bardzo proszę, dlaczego nie jest najlepszym pomysłem przepraszanie w stylu przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Ponieważ albo się widzi swoją winę, więc mówi się przepraszam, albo nie widzi się swojej winy i robi to tylko dlatego, że ktoś ci napisał przeproś i wtedy się przeprasza wszystkich, którzy są urażeni, czyli tylko te osoby, które śmiały napisać wprost, to było złe, powinieneś przeprosić. Więc nie są to w żaden sposób szczere przeprosiny, tylko są to przeprosiny pod wpływem emocji i tylko po to, żeby się wybielić, żeby gdzieś tam załagodzić temat, a nie dlatego, że rzeczywiście się zrozumiało swój błąd. Bardzo ładnie. Bardzo ci dziękuję, bo ja mam ciarki, gdy widzę to, przepraszam, wszystkich, którzy poczuli się obrażeni. Ale to jest niestety, ale wiesz o tym, że to nie tylko celebryci, to nie. Firmy jakieś poważne tak. To robią, koncerny jakieś międzynarodowe. Politycy. Tak, to samo. Co to za mota? Skąd to przyszło? To ja w takim razie jestem zawsze urażony. Proszę, wszyscy, tak. proszę, żeby mnie wszyscy teraz przeprosili. Tak. Już naprawdę kończymy, ale tak kończąc, to wytłumacz wszystkim osobom, które cenią waszą działalność albo chcą się z nią zapoznać i zaczną ją cenić, jak te osoby mogą was wesprzeć? Można nas wesprzeć, kupując książkę, uczestnicząc w programie wsparcia na YouTubie,
w którym się dostaje w tym momencie ponad 100 wideo dodatkowych, które widzą tylko osoby wspierające. Ponad 100 miesięcznie? Ponad 100 już jest, a 4 tygodniowo co najmniej wchodzą. Okej. Okay. Ponad 100 miesięcznie, no to wiesz co, no właśnie to, by się, to byśmy musieli całe życie kręcić Big Brother, wiesz. Ale co jeszcze? Kupując w naszym sklepie nasz merch, w naszym sklepie, i można też wpłacać tipy, które są, po prostu pojawiają się na naszym Tipeo. Co robić? Tipy, napiwki takie. No napiwki, ale gdzie można wpłacać wam tipy? Tipeo.pl/WogólePoland. Jest taki system? Tak, że po prostu wpłacasz tipy swoim ulubionym twórcom. No, polecam ci, serio. Nawet nie wyszluję się rzeczy, teraz dowiedziałam. Ludzie mogą wpłacać ci złotówkę, mogą ci wpłacić 100 złotych. No. Okay. I jeszcze korzystacie z tego programu Wspieraj na samym YouTubie. Tak, ponieważ niektórzy nie chcą na przykład płacić co miesiąc jakiejś określonej kwoty, a w tym miesiącu na przykład mają wolne 5 dych i postanawiają nam przelać. Mhm. No ja na przykład nie wiedziałam, że można na Instagramie zaplanować post, dowiedziałam się teraz rozmawiać. A mogę ci pokazać, bo to są oddzielne aplikacje, wiesz? A, nie na samym Instagramie. Nie. No ale mimo wszystko byłoby dobrze, gdybym o tym wiedziała. Także bardzo ci dziękuję. Nie ma problemu. Pozdrów ode mnie, Adama. Dobrze, pozdrawiam. Jesteście wspaniali i tworzycie piękny duet, zarówno na YouTubie, jak i w ogóle. Jak i w ogóle. I w życiu prywatnym na pewno też. Także rozwijajcie się, działajcie dalej i zmieniajcie ten nasz polski show biznes, bo chyba jest sporo do zmiany. A, jestem dobrej myśli. Dzięki. Dzięki wielkie.